11 tysięcy obligacji. Tyle kosztuje WZ 114. Chiński czołg ciężki 9 poziomu, który przypomina mi takiego toga i który co najwyżej nadaje się do tarcia chrzanu. I okej, ktoś pewnie zaraz napisze, że ma pewne zalety i to oczywiście prawda, można w niego długo strzelać. Serio posiada rekordowe na tym tierze 2300 HP, ale czy to jest powód do dumy albo do radości, że będziemy długo cierpieć? No nie wiem, ja bym chyba dyskutował. Co ciekawe, na serwerze rosyjskim twórcy już jakiś czas temu dostrzegli problem z tą WZ-tą i dali jej buffa. Skrócili przeładowanie, czas celowania, który swoją drogą jest patologiczny i wynosi prawie 4 sekundy, a wiecie, to nie jest troll, więc to naprawdę dziwne. Poza tym jeszcze dano lepszą stabilizację, mobilność, no ale niestety u nas jest troszeczkę inaczej. Wargaming ma to za przeproszeniem w pupie i woli dać beznadziejny czołg za obligacje i liczyć, że wydacie na niego swoją cenną walutę. Więc już teraz ostrzegam, nie róbcie tego, a więcej argumentów przedstawię wam w bitewkach. Z góry uprzedzam, że ten film to będzie totalna katastrofa, więc jeśli jesteście tutaj, aby oglądać dobre bitewki, to nie tym czołgiem. Ale jeśli jesteście tu, aby się pośmiać, no to trafiliście, wiadomo, idealnie. Pewnie będziemy robić jakieś śmieszne wartości. Żebyście rozumieli sytuację, tym czołgiem gracze robią około 1500 na bitwę, to jest 9, więc no chyba powinno się robić trochę więcej, prawda? No zobaczymy. Pierwszy strzał w bitewkę, w bitewce i kurde, wyszło tak z biodra. Kurde. Akurat mamy trochę farta, bo losowanie dopisało, więc no może będą 4 strzały. Zobaczymy. I moi drodzy, co? Żeby dokończyć temat. Powiedziałem wam o tym dziale, że bardzo długo mierzy. Ale to nie koniec. Ładujemy tym czołgiem prawie 20 sekund. Mamy fatalne przeładowanie, prawie 20 sekund. Oczywiście ja mam 16, bo mam braterstwo broni, rację, dosyłać i tak dalej, to skraca, ale bazowa wartość jest okropna. TPM naprawdę lipa. Stabilizacja? Co to stabilizacja? Tu czegoś takiego nie ma. Mamy tak samo, zobaczcie, eksperymentalne turbo, które poprawia stabilizację, stabilizator, dyrektywna stabilizację i wszystko, co też poprawia tą rzecz, bo naprawdę normalnie jest tragedia. Co jeszcze? Jeśli chodzi o dział, no to czas celowania, to wiadomo i to w sumie to są takie najważniejsze rzeczy. Celność nie jest zła na papierze, ale w praktyce lepiej tym nie snajpić. Nie polecam przy takim przeładowaniu, szkoda snajpić, bo to jest bardzo duże ryzyko potem płakać 20 sekund, że się nic nie robi. Jeśli chodzi, moi drodzy, o żywotność. Dużo życia, ok, a jak pancerz? Mamy dolną płytę, która jest duża i miękka. Zobaczcie, jaka duża, naprawdę. I mamy także garnek, który też jest miękki. Przebijecie go 7 tierem bez golda. Więc słabo. Więc, moi drodzy, proszę państwa, słabo. Mobilnościowo pojazd wyciąga teoretycznie 33 na godzinę do przodu. Największy jednak problem jest z cofaniem, bo to jest tylko 10 na godzinę. Bo, rozumiecie, chcecie strzelić i się schować, bo długo ładujecie. Tu jest to uniemożliwione tak sprytnie, więc naprawdę turbo bardzo pomoże, żeby ta prędkość cofania była troszeczkę lepsza, bo mówię, no 10 km na godzinę do tyłu słabo, no mocna tonę także jest słaba, pojazd jest taki ociężały, czuć to. Co jeszcze jest wadą? Bo to nie koniec, nie, spokojnie, ja tutaj... No to jest klasyk, to jest standardowa sytuacja. Kolejny problem, zobaczyliście. Otóż w tym pojeździe bardzo często coś się psuje. Silnik? Nie ma problemu, zbiorniki, magazyn? Nie ma problemu, do usług. To wszystko pięknie się tu psuje. A że pojazd jest bardzo długi, może na tym początkowym ujęciu na tle toga to nie wyglądało tak źle, ale ten pojazd naprawdę jest giga długi, to no łatwo jest trafić, łatwo coś uszkodzić. Bardzo to się często zdarza, więc naprawdę tym czołgiem trzeba mieć anielską cierpliwość i no nie mam pojęcia, komu to polecić. Walczyć na blisko tym? No nie, walczyć na daleko też nie. No chyba tylko jeśli chcesz być chłopcem do bicia, no to wtedy tak, to jest dobry czołg dla ciebie. No i dla kolekcjonerów, ale każdy czołg jest dobry dla kolekcjonera, więc to jest trochę głupie. No, tak skupiam, ale było warto, bo przynajmniej weszło. Bardzo ważne, na tym odcinku to nie wygląda aż tak źle, jak ten czołg kupicie. Ale tego nie kupicie, ok? Ale jakbyście kupili,
bo zrobiłem wszystko, co się praktycznie da, aby to było lepiej niż na start, bo chciałem, żeby nie było zera, tak? Ale uwierzcie mi, że jeśli się nie zrobi tych wszystkich rzeczy, co powiedziałem, ten stabilizator i tak dalej, to jest katastrofa. Więc ja zmniejszyłem problem, można powiedzieć, i to tak o kilkadziesiąt procent, żeby cokolwiek ustrzelić. No tak sobie jeździmy, tak się kręcimy, no szukamy tutaj jakiegoś celu, to KW-3 mnie interesuje, no ale niestety to KW-3 jest jeszcze tam okopane. Ten czołg można było niedawno dostać w dropach, to znaczy oglądałeś sobie mojego live'a i miałeś szansę, że on trafi do ciebie. Niektórzy widzowie dostali, oczywiście tam było kilka tysięcy widzów, dostało kilkanaście, więc no to nie jest tak, że każdy, ale faktycznie niedawno Wargaming go dawał aż wręcz za free. I to też dość dobrze mówi nam o tym, jak Wargaming sobie ten czołg ceni. Jeśli rozdają 9 tier o tak, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Że kurde, nie szkoda im ten czołg rozdawać. Dla większości graczy ten czołg to jest po prostu kasa. Traktują go jako pojazd, na którym sobie zarobią, bo sobie go sprzedadzą. Mierzyłem w dolną płytę, nie weszło w dolną płytę. Czy jestem zdziwiony? Kurde, no, oczywiste, że nie jestem. Nie miałem oczekiwań, że trafię. Oczekiwania tutaj to błąd. Nie miej oczekiwań, będziesz żył, kurde, spokojniej. Moi drodzy, trudna sytuacja. BZ-a tam wychyla, E75 też trudny cel. To są już za duże odległości dla tego czołgu. To już różnie będzie. Uwaga! Po co trafiać? Mówiłem, no, celność 0,33. No, bardzo. Czuć jak 150, no. Zdecydowanie czuję tą celność 0,33. No, piękna jest. Tylko jakaś taka niewidzialna. Jedziemy, widzowie, po Conquerora. Jest 5 do 12. Ja oczywiście bardzo mocno swoją drużynę osłabiłem takim czołgiem, więc przepraszam was, panowie. No, staram się was nie osłabiać aż tak bardzo, ale tym czołgiem, no niestety nie robię tyle, co ich E75 czy E50. Ich czołgi tutaj są troszeczkę bardziej wydajne. Ale muszę oddać, że faktycznie w tej bitwie coś zablokowałem, bo losowanie takie jest. No jednak to losowanie umożliwiło mi coś tam zatrzymać. Tym czołgiem nie jest dobrze robić sidescrapa, ale co ja robię, ja się kręcę. Ja nie robię sidescrapa, ja chcę po prostu, żeby oni w gąskę strzelali, bo oni trochę to są kasztanki. Zamiast strzelić mi, wiecie, normalnie, to oni jakoś tam kombinują i to im nie wychodzi aż tak dobrze. A mogliby oczywiście w dolną płytę, w policzki strzelać i by była dla mnie lipa. A zobaczcie, jak ja się tak kręcę. Oni nie wiedzą, co robić, bo ten czołg jest za rzadki chyba i bardzo mało ludzi nim gra i tak panikują. Z czasem tego czołgu będzie pewnie coraz więcej, no bo ludzie go trochę jednak kupią, nawet z samej ciekawości, więc spodziewam się, że to odbijanie to będzie w tendencji spadkowej, ok? No i zrobiliśmy tym czołgiem, moi drodzy, jak na pojazd, naprawdę dobry wynik, ale to było chyba najlepsze losowanie, jakie można dostać, tak? I jeszcze mapa taka, gdzie faktycznie jest walka kontaktowa. Co bardzo ważne, zobaczyliście, że tym czołgiem, broń Boże, nie chcesz podjechać gdzieś na blisko. Zobaczcie, celność 0,31. W ogóle tego nie czuć. Tu byś powiedział, że to jest taka celność 0,4. Jak nie gorzej. No i proszę bardzo, wynik końcowy. Naprawa dość droga, bo 9 tier drogo się naprawia. Ale żeby troszeczkę czołg pochwalić w całej tej krytyce, ma obligacje, które zdobywa. Ma bonus do kredytów, oczywiście darmowe przenoszenie załogi, więcej PD dla załogi. Także no pewne korzyści są, ale to nie znaczy, że jest dobrze. Widzowie, mamy poważny problem. Jest prochorówka, losowanie na dziesiątki, dwie arty i co ja mam tak naprawdę robić? Jechać do lasu? To mnie zwyzywacie. Pojechać na górkę? No tak, kurna, bo ja jestem wyścigówką i tam będę manewrował przód, tył, kurde. No, pojadę na środek. Choć wiem, że przy dwóch artach to też nie jest dobrze. Ale liczę, że może jakoś będę się skradał tym malutkim czołgiem i może jakieś pechy dawał na górkę, pokażę naszą celność wybitną. Tak, to celność trzeba pokazać. Okej, tu są cele. Tu jest cel, widzowie. 500 metrów. Spokojnie. Ognia. Ta. Snajpienie. 0,31, tak.
jestem zdania, że jeśli chodzi o cenność w WoCie, to jest to bardzo trudny do oceny parametr, bo jest wiele czołgów, które w ogóle się nie czuje, że mają swoją cenność. Mają wpisane tam w tych statystykach coś, jakaś cyferka jest, ale ona absolutnie nie czujesz, aby była odzwierciedlona na polu bitwy. To ja naprawdę w tym czołgu przysięgam, że jak zagrałem tu już naprawdę sporo walk, absolutnie nie powiedziałbym, że ta celność to jest pokrycie ze statystyką. To jest po prostu kpina. Boże. STB-1 po mojej prawej stronie. Niestety nie ma opcji, abym w niego strzelił, więc chowam się, bo z lasku zaraz pójdą strzały. A nawet nie chcę mówić o Arcie, no bo to jest oczywiste, że ona tutaj na 99% będzie chciała polować na mój przepotężny czołg. Teraz weszło bez większego namierzania w Skodę. To był prawdopodobnie najlepszy strzał w tej bitwie. Kto wie, może jedyny. Naprawdę, ten strzał wyszedł fajnie. No... W końcu karty się odwróciły. Teraz Progetto. 500 metrów. To jest dużo łatwiejszy strzał niż poprzedni. Weszło. Da radę. Da radę. Dobra. Jak tak dalej pójdzie, widzowie, do tysiaka dobijemy na prochorówce. Dobra, widzowie. Robię to. Z lasu powinienem dostać raczej mało, ale tajpa nie strzelę. No nie mam jak strzelić. Kurde, jeszcze babok pracuje. Po garnku, tak. To jest świetny pomysł. O nie, to nie było zbyt opłacalne. No i teraz zastanawiam się, co ja mam robić dalej. Na logikę, no dobrze byłoby podjechać, tylko że... Co już czuję, że ten podjazd będzie bardzo kosztowny, ale skoro E5 jedzie, to my też jedźmy. Po lewej stronie widzimy STB-1, które jest w zasięgu, to jest 360 metrów, to jest na pewno trudny strzał. Próbujemy, no niestety poleciało nad wieżyczką. Nie skupiłem do końca, więc tutaj akurat działo można w miarę wytłumaczyć. No i nasz TSLT zaraz powinien wjechać w las i powinno pojawić się wszystko. Wszystko, co najpiękniejsze, najciekawsze. M60. Bardzo mocno wychylone. 400 metrów. Skupiam. Siadło. No i będę tak starał się tutaj wychylać, testować i pancerz. I testować działo. Bardziej chyba nie podjadę, no bo po prostu wyparuję. Wydaje mi się, że to jest takie maksimum, które mogę w miarę dobrze pokazać. Bardzo bym chciał zobaczyć, nie powiem, gracza w Waffentragerze. Waffentrager Manticora, o proszę bardzo, też jest spoko celem. Choć mała, to przynajmniej ma słaby pancerz. Kurde, Waffentragera było lepiej wybrać. Tu muszę powiedzieć, że Waffentrager byłby dużo lepszym celem. No, zrąbałem strasznie z tą Manticorą. Nie było to rozsądne. Nie podjeżdżam, poza nim podjadę, to minie bardzo dużo czasu. O. No i moi drodzy, bitewka wygrana, ale nasz wynik, no powiedzmy, że pozostawia trochę do życzenia. Zobaczmy, jak to wygląda z kasiorą, więc dostaliśmy 51 tysięcy, 50 tysięcy za misję, tego bym nie liczył. No i gdyby nie zniżki, które obecnie mamy, no na pewno byłoby nieciekawie. Tym razem mamy zdecydowanie większy potencjał. Wylosował nas na dziesiątki, ale też na ósemki i nie ma art, więc to jest bardzo ważne dla tego czołgu, bo ona naprawdę go masakruje. Nawet strzał teraz nam siada w dwururkę za 530. Mimo, że to był taki strzał naprawdę trudny, no to działo tym razem nas nie zawiodło. Muszę tą lufę pochwalić. Rywale mają takie miękkie dziesiątki, może niebezpieczne, Leopard, Pacha, Tester V, ale takie, że raczej je przebije. Czuję tak się, kurde, dość pewnie. Nie wiem, czy za to zapłacę, ale próbuję wykorzystać to działo i kasujemy dwulufowce. Niestety Tester V jest. Jest także Peregrinka, która ze swoim magazynkiem... O, magazyn, standardowo... Trochę nas farmiła, no nie powiem, no nie zakładałem, że ją spotkam. Ona się tutaj tak pojawiła znikąd. No i dużo życia nam uciekło. Zobaczcie, że nawet bez golda gościu przebija ten pojazd 8 tierem takim niecelnym. No bo mówię, no ta dolna płyta jest za duża. Ona, gdyby była mniejsza, byłoby dużo nam wygodniej. No twardsza albo mniejsza, prawda? Teraz kolega robi side scrapa. Już tam... Myślałem, że cofnie, ale kurde, podjechał w ostatniej chwili, to go ocaliło przed utratą kolejnych HP. Ale nasi go na tyle mocno farmią, że on będzie tutaj panikował. Już teraz widać, że kombinuje, co ja mam zrobić, mówię, co ja mam zrobić. Walą mi z lewej, z prawej, co ja mam odwalać. No i podjechał dalej, spróbujemy to, moi drodzy, wykorzystać.
i strzelić teraz w Caernarvona. Caernarvona po wieży w garnek. Godzinę później trafiamy za 5 stówek. Peregrinka odpuściła nas, ma teraz nowy cel, jest to ST1, nasze stokowe w ogóle ST1, także koledze, nie zazdroszczę. I czy możemy strzelić w Esterfała? No niby go widzimy, zobaczcie. Niby go tam widzimy. To był taki strzał z serii, oj, raczej nie wejdzie, ale próbuj. No i spróbowałem. Nie jestem zły, bo warto tutaj jeszcze coś wykombinować. Nasz dwulufowiec robi czystki. On tutaj tak jedzie, naciera, no i wyczyści tą flankę. Wydaje mi się, że swoją mocą. Ja sam poluję na tego 50 TP, który pokazuje dolną płytę. To też nie był skupiony strzał, ale widziałem, się cofnie, więc zaryzykowałem. Znów niestety, no nie weszło. Co teraz? Te STRV-y są mocno farmione. Największym teraz dla mnie plusem byłoby strzelanie w 50 TP, bo mówię, te STRV-y są już obite, więc skupiamy do końca, siada pecha, fajnie, fajnie. No i naprawdę uważam, że jak na tą bitwę, to już coś tam żeśmy ustrzelili. Bardzo ważne jest to, że mamy małą odległość do wroga. I na tej odległości to działo jeszcze jakoś się w miarę sensownie zachowuje, choć też z problemami. 50 TP chyba nam pierdyknie, szkoda, że nie mamy pocisku, bo 400 jeszcze można było tutaj dołożyć. Ale strzelił, więc ja teraz podjadę i wykończę te STRV-y, albo strzelimy sobie w medę, zobaczymy jeszcze. Medzik jest tyłem. Wiedziałem, że się opłaca strzelać, bo dużo życia. Warto podjąć to ryzyko. STRV. Żeby tylko nie we mnie. O, super, dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki. I CS-ik, moi drodzy. CS-ik, CS-ik. Rykoszet. Ten strzał, wiadomo jaki był. Świeci się, moi drodzy, Bacchatillion. To jest 560 metrów. To jest oczywiście cud, jeśli taki strzał by trafił, ale jeszcze tu był STRV, prawda? STRV, który się już przestawił, jest w tamtym miejscu, w A3, więc jeszcze na dojeździe może nam spokojnie dać jeden strzał, który przy okazji jeszcze uszkodzi nam magazyn amunicyjny, tylko żeby nas nie wysadził. A to się zdarzyło mi, niestety. Jest Bacchatillion, to jest mała odległość, otwiera ogień, godzina celowania, ale opłaciło się, bo jeszcze robimy drugiego fraga i przebijamy te 3000. Ja wiem, 9 tierem absolutnie nie jest to nic specjalnego, ale tym czołgiem to jestem zadowolony. Proszę bardzo, tak to tym razem wygląda. 41 tysięcy na czysto, ale pamiętajcie, że no koszty byłyby troszeczkę większe bez tych promocji. Dobra mapa, dość dobre losowanie. Teraz tylko to wykorzystać. Postaramy się pojechać bardzo na blisko, czyli aż w to miejsce. Nie będę grał na wieżyczkę, bo ona i tak jest tutaj weak spotem przez ten wielki właz. A przynajmniej w tym miejscu jestem na tyle blisko, że może te strzały będą robiły robotę. Strzały oczywiście na początek na przykład w AFX1, który nie spodziewał się mnie niestety Arta. 400 uszkodzeń, strasznie duży damage. Co ten AFX1 robi? Kurde, wariacie! Jeszcze się odbił na szczęście, ale co to za taktyka? Kurde! Uważam, że naprawdę to jest dziwne, co ten gość tutaj zagrał. Muszę uważać na Leoparda i Caernarvona, ale tego FX1'a wydaje mi się, że wyjmiemy. Prędzej czy później on tutaj będzie musiał odpuścić. Jeszcze Kilana do mnie strzela. No, to polski niszczyciel akurat bardzo groźny. Zrobiłem im, słuchajcie, 7 tysięcy dzisiaj na live'ie. Także ja go oczywiście szanuję. Leopard pikuje i nikt go nie kara. No tam naszym na pewno jest trudno. Wydaje mi się, że ogólnie muszę odpuścić wychylanie z tego miejsca. Czy tu coś będzie? Tu może być taki lana, to by mnie w ogóle nie zdziwiło. Zrobię coś a la sidescrap, choć wiem, że to nie jest idealne. Czasami lepiej zrobić sidescrapa niż nic nie zrobić. I zobaczcie, po lewej stronie są czołgi. Jest Burask, jest Centurion. O Jezu, jeszcze jest Even, kurde. Jest Kilana. O kurna. O, nie trafił. To się zdarza Kilaną, bo nie ma takiej super celności. W ogóle, czemu ja mówię Kilana? Bo się jakoś tak bardziej stresuje. Tak naprawdę mówię na ten czołg Mbappe. A jest jeszcze jedna nazwa, której lepiej nie wymawiać. No, już niektórzy wiedzą jak. Niestety, no, skuteczność nasza pozostawia dużo do życzenia. Jeszcze ten Leopard się tu przestawił, skubaniutki. Zobaczmy, coś tutaj. Kilana dostała ładnie. T5-4 podjeżdża, T5-4, no dobra.
STRV na ogrysku, więc nasi powinni go porobić. Ja muszę już oczywiście uważać, bo Kilana po 7 stówek wali na topowym dziale, także jeśli przymierzy, to może być garaż po jednej próbie. Moi sojusznicy już tutaj robią totalną masakrę z Leopardem. Ja raczej nie dojadę. Tak mi się wydaje. No i zrobiliśmy mimo takiego dobrego losowania tylko 1100. Czy to jest wina czołgu w tej bitwie? To jest bardziej wina moja, nie czołgu. Czołg mi nie pomógł, nie było wygodnie, ale to ja też tutaj trochę popsułem. Nie jest mi tym łatwo grać. To nie jest też tak, że celowo gram źle, no po prostu trochę się nie odnalazłem. Zawsze coś mnie zaskakiwało, a to miało być odwrotnie. Także zagrałem dla was 4 bitwy z rzędu, średni damage tym czołgiem, jaki robię, 2179. To jest słabo na 7 tierze dla mnie. Ja 7 tierami robię więcej. Więc to naprawdę nie były dobre bitwy, ale tym czołgiem mówiłem, że tak to będzie wyglądać, niestety. Także broń Boże, nie kupujcie WZT 114, napiszcie w komentarzu za to, co kupujecie teraz za obligacje, jakie ewentualnie macie plany zakupowe i słyszymy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa, pa!